W naszym cyklu Gwiazdy w Opolu mamy dzisiaj niesamowitego gościa, bo panią Natalię Kukulską, która przed chwileczką odsłoniła oficjalnie mural poświęcony swojej mamie, Annie Jantar. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wszyscy pytają o mamę, bo to jest festiwal jakby bardzo skierowany w stronę twórczości mamy. Chciałam spytać o piosenkę, która pani się najbardziej kojarzy z mamą i na przykład, którą by pani poleciła młodym ludziom, żeby posłuchali, żeby zobrazowała im pani mamę. No, jedna piosenka, która no, jest taka najbardziej przypisana do mojej mamy, to jest oczywiście Tyle słońca w całym mieście, ale zdecydowanie nie oddaje no, jej bogatego dorobku, więc moja mama w ogóle bardzo się dynamicznie pod koniec życia swojego krótkiego rozwijała i bardzo przechodziła różne metamorfozy, więc tych piosenek musiałabym wymienić kilka. Jeśli na przykład miałabym zainteresować młodych ludzi, takich, którzy słuchają muzyki no, współczesnej, tej, która jest teraz obecna w mediach, to myślę, że poleciłabym piosenkę bardzo mało znaną pod tytułem Spocząć. To jest piosenka, którą napisał Zbigniew Hołdys i ona chyba, wydaje mi się, że jest jedną z najbardziej takich nowoczesnych, jeśli chodzi o muzykę i o myślenie. A najbliższa pani sercu piosenka mamy? Trudno jest mi bardzo wybrać. Mam kilka. Mamy dla siebie siebie, to jest taki jeden też nieznany utwór. Ktoś między nami, która będzie wykonywana też na festiwalu w Opolu, albo Tylko mnie poproś do tańca, która jest niezwykle przejmująca i ma przepiękny tekst Bogdana Olewicza. Naprawdę ten dorobek jest tak duży, że bardzo jest mi trudno tak się zdystansować i wybrać. Fenomen mojej mamy polega na tym, że mam wrażenie, że jej popularność cały czas rośnie. Sama nie wiem, jak to się dzieje, ale no nawet to, co się dzieje teraz w Opolu. Mija 40. rocznica śmierci, 70. rocznica urodzin, a cały czas ta pamięć jest żywa. Powstają fankluby, są młodzi ludzie, którzy interesują się jej twórczością. Sama mam jakby na to dowody, bo widzę, co się dzieje na Instagramie, jak zdobywają różne materiały. No to chyba dzięki pani tak naprawdę. Właśnie nie. Właśnie myślę, że ta pamięć też samoistnie jest i to jest jakby, to jest dla mnie fenomen. Jak zawsze idę na cmentarz, to zniczy, przebywa z roku na rok. Mówiła pani o tych metamorfozach. U pani też widać potężną metamorfozę muzyczną, ale jest pani artystką w ogóle bardzo twórczą, która, zastanawiam się, czy to jest takie trochę yin-yang, czyli taka równowaga, czy stawia pani bardziej na ambitne teksty, czy jednak na tą samą muzykę? Ponieważ często ludzie, młodzi ludzie, nucą sobie piosenki zagraniczne, na przykład Umbrella i śpiewają o parasolu. Pani teksty są głębokie, pani teksty są, niosą za sobą przesłanie. Czy ważniejszy jest tekst, czy ważniejsza jest muzyka, czy ma być ta równowaga? Największym no, takim trafieniem w serce człowieka jest wtedy, największe trafienie jest wtedy, kiedy zarówno tekst i muzyka opowiadają o tych samych emocjach. Jak się uda napisać tekst, który obrazuje te emocje, bo muzyka to jest język uniwersalny, nie potrzebujemy słów, żeby no, wyczuć nastrój muzyki. Dlatego na przykład przy moim ostatnim albumie Czułe struny, gdzie dotykam twórczości Fryderyka Chopina, właśnie można byłoby się onieśmielić tym, że tworzy się słowa do Fryderyka Chopina, a właśnie moim zdaniem jakby całym kluczem jest nazywanie emocji, żeby jakby to, co się dzieje w tej sferze emocjonalnej, muzycznej, nadało tę treść. I to jest chyba największa sztuka, żeby to znaleźć. Jeżeli te dwie rzeczy się ze sobą spotkają, to taka piosenka ma wielką siłę jakby rażenia, bardzo jest mocnym takim wspólnym przekazem. Dla mnie dwie rzeczy są bardzo ważne. Ja odkąd piszę z własne teksty, to mam taki rodzaj no, poczucia wolności. Oczywiście było to wyzwanie, żeby pisać samemu, bo na początku pisali dla mnie różni inni autorzy, ale poczułam się jakoś tak wezwana do tego tematu i no, staram się wyrabiać, że tak powiem, swój warsztat, który nie jest jeszcze jakiś, nie ma bardzo wieloletni, ale daje mi to dużą satysfakcję, jeżeli mogę zaśpiewać własnymi słowami, własnymi myślami. O własnych emocjach. Dokładnie. Tak. Ale zaczepiła pani temat, o który chciałam właśnie spytać, czyli Czułe struny. To jest potężne przedsięwzięcie, takiego jeszcze nie było. I tutaj mamy orkiestrę symfoniczną, tak? Mamy naprawdę dużo ludzi zaangażowanych w ten projekt. Skąd taki pomysł?
No, śpiewać do Fryderyka Chopina to jest pomysł bardzo karkołomny i wydawałoby się nawet niemożliwy, ale sama byłam zaskoczona, jak jako wokalistka zostałam zaproszona do takiego kameralnego, jazzowego projektu 10 lat temu, gdy była 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. I tak mi się podobał ten pomysł, bo też przełożyliśmy kilka utworów na takie, powiedzmy, para-jazzowe piosenki, zaśpiewałam pieśni i ponieważ to był koncert, to był tylko koncert, nie było rejestracji tego wydarzenia, to sobie wtedy pomyślałam, że kiedyś będę chciała to rozwinąć. Zajęło mi naprawdę wiele lat, żebym ten pomysł we mnie dojrzał. Wyznaczyłam sobie taki właśnie moment, że może zrobię to na kolejną okrągłą rocznicę. Mamy rok 2020, 210. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. No i dokonało się, to znaczy jest wspanialej niż myślałam, niż marzyłam, bo orkiestra to nie jest jakaś orkiestra, tylko to jest sama Sinfonia Warszawia, czyli no, można powiedzieć taki znak jakości. Zaprosiłam 5 różnych aranżerów, Krzysztof Herdzin, Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski i Jan Smoczyński. Każdy z nich przygotował po 2 utwory w swoich opracowaniach, co mi się wydaje bardzo ciekawe, że to jest właśnie nie takie jednolite spojrzenie. Ja napisałam połowę tekstów, ale też zaprosiłam różne autorki, które cenię, których estetyka słowa jest mi bliska i wiedziałam, że jak one napiszą, to też będzie dla mnie coś innego, będę mogła to zinterpretować, a z drugiej strony wiedziałam, że to będą rzeczy, które będą mi bliskie, więc i Kaja, Mela Koteluk, Gaba Kulka, Natalia Grosiak-Ibowska, także taki parytet, 5 kobiet, 5 panów. I bardzo ambitny projekt, bardzo ambitny. Bardzo trudny do realizacji, ale mam nadzieję łatwy i przyjemny do słuchania. Ja bym chciała się z Panią przejść po Opolu, ponieważ nie jest Pani tutaj pierwszy raz, i spytać o jakieś może ulubione miejsca w naszym mieście, więc jeśli mogę Panią porwać na spacer. No, oczywiście. Nie jest Pani pierwszy raz w Opolu i każdy artysta ma tutaj jakieś swoje ulubione miejsca. Czy to może jest Grabówka, słynne naleśniki, czy ma Pani inne ulubione miejsca? No ja już wielokrotnie podkreślam, że jeżeli mówimy o takich miejscach, które kojarzą mi się z jakąś biesiadą, no z dobrym też jedzeniem, to jest Starka. Od lat, no zresztą w ogóle myślę, że właściciele, kelnerzy tam tworzą bardzo ten klimat. No słynne są te imprezy właśnie po festiwalu, gdzie wszyscy artyści mogą jakby się zrelaksować, tak? Tak, bardzo, bardzo mile to wspominam, kiedy no, te spotkania przekształcały się w jakieś takie muzyczne dżemy. Jest tam pianino, więc no, do rana potrafiliśmy się bawić. Pamiętam też, że jak na początku przyjeżdżałam i miałam bardzo dużą ekipę koncertową, to nawet woleliśmy mieszkać pod Opolem w Turawie. Aha. I tam też jakieś jeziorko, jakieś takie bardziej bliżej natury. Natomiast samo Opole wydaje mi się, że jest przepięknie położone. Jest bardzo zadbane. Widać, że no, dobrą ręką jest też prowadzone, bo widać, że cały czas pojawiają się nowe rzeczy. No, ten plac na przykład, na którym byliśmy, jest... To jest taki nasz nowy, uroczy zakątek. Jest bardzo uroczy, tak. Ale na przykład też obserwowała Pani przemiany w amfiteatrze. Tak. Czy teraz wygodniej się śpiewa w tym nowym amfiteatrze? No, on jest bardzo nowoczesny. Wydaje się, że jest taki w ogóle ciekawie bardzo skomponowany ze względu na to, że jakby jego dach wychodzi trochę na publiczność, co jest też praktyczne, bo jak wiemy, na festiwalach w Opolu potrafi nieźle padać. No ale dzisiaj tyle słońca w całym mieście. Dzisiaj ani w ogóle, tak. Miejmy nadzieję, uda się, żeby... Żeby nie padało, bo ten festiwal jest przesunięty, właśnie. Jest przesunięty festiwal, no bo jest niestety koronawirus i dla artystów jest to katastrofa. Pani też lubi koncertować. Ten kontakt bezpośredni z fanami jest bardzo ważny. Czy w międzyczasie udało się Pani jakieś koncerty przeprowadzić, czy to jest pierwszy taki koncert od czasów pandemii? Zaśpiewałam tak jak pół roku nic się nie działo, nie udawało się, to w ostatnim tygodniu zaśpiewałam 3 koncerty z rzędu. Spotkałam się wreszcie z moimi muzykami, mieliśmy próbę. Teraz też trochę się pojawia różnych projektów. Będę miała koncert z Atom String Quartet, bo śpiewam w różnych składach. No ale koncert, do którego się najbardziej przygotowuję, to jest koncert Filharmonii Szczecińskiej 11 października, zamknięty dla publiczności, ale w ramach programu Kultura w sieci no pierwszy raz zagramy te wszystkie utwory Fryderyka Chopina z orkiestrą, właśnie Filharmonii Szczecińskiej, z dyrygentami. Koncert będzie zarejestrowany i będzie można go obejrzeć w sieci już jeszcze w październiku. Także będzie to no, dla mnie wielkie wyzwanie też wokalne, bo
wcale niełatwo się śpiewa takie utwory. Ale no cieszę się, że już wszystko zaczyna wracać do normy, no bo z drugiej strony spotykamy się na różnych przestrzeniach publicznych i no taką dużą niesprawiedliwością było to, że te koncerty zostały wyłączone, bo przecież koncerty to nie tylko ja, ale cała wielka moja ekipa, która ma swoje domy, rodziny i też żyje z tych koncertów. No właśnie, jest Pani bardzo rodzinną osobą, chroni Pani też swoją prywatność, ale jest Pani mamą. No i tak jak Pani mama jest gdzieś w Pani sercu, no jakby to jest też inna trochę sytuacja, ale jej twórczość jest w Pani sercu. Jak Pani dzieci oceniają Pani twórczość? Czy są, mają też swoje ulubione piosenki, te, które Pani śpiewa? Moją twórczość? Tak, tak. No dzieci są bardzo blisko ze mną, to znaczy bardzo przeżywają moją pracę. I to, że mama wyjeżdża pewnie też. To już mniej, to przeżywa moja najmłodsza córeczka, która coraz więcej rozumie, ma 3,5 roku, więc no już potrafi tęsknić i się buntować, że będę tęskniła, ciebie nie było, kiedy wracasz, czy to będzie krótko i tak dalej, i tak dalej. Ale mój starszy syn no już teraz będzie studiował muzykę dalej, kompozycję, aranżację. Muzyka jest jego wielką pasją. Nagrał płytę ze swoim kolegą podczas pandemii. Czyli też ma takie aspiracje muzyczne. No, nawet nie aspiracje, on już, można powiedzieć, powoli jest zawodowym muzykiem, bo skończył już szkołę drugiego stopnia w klasie perkusji. Sam też tworzy, komponuje i ma bardzo fajne, ciekawe pomysły. Czy zasili mamy zespół? No, nie planujemy na razie. Ja myślę, że każdy musi mieć swoją drogę i myślę, że będzie wspaniale, jak będzie mógł się spełniać. On ma zresztą kilka zespołów, z którymi gra i się czuje w tym bardzo, bardzo spełniony. Co do córki, to córka moja jest też w szkole muzycznej w klasie rytmiki, szkole drugiego stopnia. Ale czy wybierze muzykę? Nie wiem. Dzisiaj akurat jak rozmawiamy, to ma miejsce premiera piosenki, którą wypuszcza do sieci. Piosenki, która, że tak powiem, jest takim hymnem o zdrowym odżywianiu, ponieważ moja córka bardzo, dla niej to jest ważny temat, w związku też z ochroną środowiska. Ale to, co Pani mówiła, przepraszam, że wchodzę w słowo, to, co Pani mówiła, ta piosenka ma nieść swoje takie przesłanie, prawda? Coś, o czym chcemy powiedzieć, więc wspaniale, że już taka młoda osoba ma takie... No tak, tak, to jest dla niej, natomiast od razu uprzedzę, bo podejrzewam, że rzeczywiście w jakimś sensie dziennikarze będą pisali o tym, że Ania rozpoczęła karierę. Ania póki co mówi, że na razie nie wiąże swojej przyszłości z muzyką, ale ten wyczyn jest taki może jednorazowy, ale zobaczymy. Ja myślę, że w tym wieku bardzo trudno jest tak się określić, co się chce. Tak. Wspaniale, że mają jakąś pasję, że to kochają, że ten czas potrafią spędzać zaangażowani w po prostu fajne rzeczy. No myślę, że jest Pani ich inspiracją, tak jak i babcia. Daj Boże. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czekamy na koncert. Kiedy występ? W niedzielę. Drugi dzień festiwalu. Trzeci. Tak, jeszcze wcześniej debiuty i będę miała przyjemność być jurorem, przewodniczącą jury, to brzmi poważnie, ale to taki zawsze wiem, że ważny moment dla ludzi, którzy startują, żeby się pokazać i często taka wygrana jest jakąś tam przepustką do kolejnego sukcesu i drogi, więc lubię wspierać młodych, utalentowanych ludzi. Liczymy, że piosenka Anny Jantar, Tyle słońca w całym mieście, będzie nam towarzyszyła również pogodowo do końca festiwalu. Niech tak będzie, niech tak zostanie. Tego Pani i nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.